Siemanko byczki, z tej strony Lisek i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj po raz kolejny zobaczycie właśnie wy, właśnie ty i ty i ty. Zobaczysz i zobaczycie w jaki sposób skład za 6 milionów końców wyjedzie tutaj na turniej, na którym musi wygrać 4 spotkania, aby zgarnąć Team of the Season Marquinhosa. Mam nadzieję, że to pójdzie co najmniej tak gładko jak tydzień temu, kiedy to walczyliśmy o Pulisicia z Borussii Dortmund, więc nie przedłużając, lecimy z pierwszym spotkaniem. Tak więc jak widzicie, mamy jeszcze 16 prób. Mam nadzieję, że pójdzie nam to nieco szybciej, no bo zostało 8 godzin do końca, więc w tym momencie nagrywam o 1 godzinie w nocy. Jest to w sumie w jakiś tam postaci już standard u mnie i na tym kanale. No ale widzicie, skład się w zasadzie nie zmienił w ogóle. Okej, pierwszy skład naszego przeciwnika. No i tutaj chyba zabrakło troszkę czasu. Zabrakło czasu na Team of the Season Sigurdssona, bo przecież ta karta tak naprawdę była darmowa. Kante, piękna piłka! Kante! I to jest 1-0. N'Golo Kante, świetne wykończenie. Piękna piłka do Mane. Mane pięknie tutaj pociągnął. I mamy 2-0. Paul Pogba wreszcie, 66 minuta. No kompletna dominacja w tym spotkaniu. Kompletna. Piękna wrzutka do Pogby. Pogba z główki 3-0. No i wygrywamy pewnie 21-6 w strzałach, 3-0. No mecz tak naprawdę bez historii, trzeba to jednak powiedzieć. Lecimy z kolejnym meczem. Ok, lecimy z kolejnym spotkaniem. No jak widzicie, tutaj już składzik dosyć konkretny. Są Walcott, Lalana, Team of the Season, więc może to być ciekawe spotkanie. Są lewa noga i mamy już 1-0. De Gea, no niestety, ale tutaj skapitulował, ale piękne uderzenia z Sona. I piękna bramka Lukaku, 2-0. Myślę, że już tego meczu nie przegramy, przynajmniej mam taką nadzieję. I 3-0, Mane. Bardzo tutaj fajna akcja. No i jak widzicie, nasz przeciwnik postanowił wyjść ze spotkania. I mamy wynik 3-0 po raz kolejny, 10-4 strzał, więc przeciwnik w drugiej połowie w ogóle nie istniał. No i lecimy z półfinałowym meczem. Kolejny raz przeciwnik nie ma jakiegoś szalonego składu, więc zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. No i już jest na wysokości pola karnego. I Kante pięknie wykańcza tą akcję. Mamy 1-0 z ABC. Marcelo wrzuca i Lukaku ładuje piłkę do bramki przeciwnika. Mamy 2-0, 22 minuta. Lukaku 3-0, 26 minuta. Okej, i mamy kolejnego rage quita. No i wygrywamy już w tym momencie trzecie spotkanie, więc jesteśmy w finale. Po raz kolejny nasz przeciwnik w zasadzie w żaden sposób nam nie zagrozi. 5-1 strzała, więc jest okej. No i mamy mecz finałowy. Zobaczmy nasz skład przeciwnika. No i po raz kolejny bez jakiegokolwiek szału begomić na bramce. Będzie ciekawie. Piękna piłka do Mane. Mane, będzie wrzutka na Lukaku. Lukaku, ależ bramka Lukaku! Fantastyczna przewrotka. No jednak taki wielki, potężny, ciemnoskóry czołg potrafi również się bardzo dobrze ułożyć i zaskoczyć tutaj Begowicza przewrotką, moi kochani i drodzy Państwo. Piękna piłka do Lukaku. Smalling tutaj popełnia błąd. I Lukaku pakuje piłkę na 2-0. No i zapowiada się kolejne pewne zwycięstwo. I Lukaku na 3-0. Co ja mogę powiedzieć? No co ja mogę powiedzieć? I w finale również wygrywamy poprzez rage quita. Po raz kolejny 3-0. No i mamy kartę specjalną Marquinhosa. 81 tempa, 94 obrony, 90 fizyczności, 1000 monet. No więc jeszcze zobaczmy tutaj statystyki tego spotkania. No tak, 9-0 w strzałach, to musiał być mecz. No na moją korzyść, nie ma co tutaj się oszukiwać. Więc moi kochani, jak widzieliście, po raz kolejny wygrywamy pewnie łatwo i bez jakichkolwiek problemów kartę specjalną, kartę Team of the Season.
kartę Markinosa. Dajcie znać w komentarzach, czy wy także zdobyliście tą kartę. Zostawcie łapkę do góry tradycyjnie i zasubskrybujcie kanał. No i widzimy się na kolejnych materiałach, na kolejnych streamach. W tym odcinku to by było na tyle. Trzymajcie się. Siemano!